Szanowna Pani Minister, Pani Burmistrz, Panie Senatorze, Szanowne Panie, Szanowni Panowie. Ja skorzystam z okazji i postaram się wypowiedzieć krótko w dwóch kwestiach, ponieważ dzisiejsze zdarzenie, jakże radosne, otwarcia żłobka i towarzysząca temu wydarzeniu wizyta Pani Minister kieruje naszą uwagę na politykę rodziny i politykę społeczną rządu Prawa i Sprawiedliwości, to ja chcę z perspektywy wojewody zaznaczyć jedną kwestię. Szanowni Państwo, gdy chodzi o środki z budżetu państwa, którymi dysponuje rząd, to nasz Urząd Wojewódzki przekazuje samorządom prawie 3 miliardy złotych rocznie, ale to charakteryzuje bardzo naszą politykę, że 80% tych środków to są zadania z zakresu polityki społecznej, a program Rodzina 500+ to jest nieco mniej niż połowa. Także to wskazuje na skalę współpracy między rządem a samorządami i to też wskazuje na skalę, Szanowni Państwo, zaufania rządu do samorządów, że te pieniądze na czas profesjonalnie zostaną dostarczone do adresatów. To jest jedna kwestia. A druga już ma nieco inny charakter, ale także dotyczy współpracy samorządów z rządem Prawa i Sprawiedliwości. I tu dobrym punktem odniesienia jest właśnie miasto Łęczyca. Obydwie panie, pani minister, pani burmistrz mówiły o środkach pozyskanych w ramach szeroko rozumianej polityki społecznej, ale ja muszę z racji mego stanowiska wskazać na jeszcze jedną rzecz. Szanowni Państwo, to miasto w ciągu ostatniego roku pozyskało środki także na inne cele, na same drogi lokalne. Z dwóch źródeł prawie 4 miliony złotych. W ciągu jednego roku. Mieszkańcy Łęczycy wiedzą także o drugim sukcesie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponad 400 tysięcy złotych też w ciągu tego roku, w tym środki pozyskane na, jak to nazwać, rewitalizację, renowację, wszystko razem Domu Kultury, który, no powiedzmy sobie, jest w moim wieku mniej więcej, ale do tej pory słabo mu się wiodło. No i z satysfakcją muszę powiedzieć, że z Urzędu Wojewódzkiego także na miejscowy SOR z Wydziału Zarządzania Kryzysowego udało się pani burmistrz nas przekonać, że 400 tysięcy złotych powinno powędrować właśnie do miejscowego SOR-u. Szanowni Państwo, co to wszystko znaczy? To znaczy, że tam, gdzie samorządowcy przejawiają wizję, zaangażowanie i determinację, tam zawsze w naszym rządzie, pani minister, znajdą wsparcie i takich godnych zaufania partnerów, gotowych do wspólnego działania dla dobra wspólnej sprawy. Dziękuję bardzo.